Uwielbiam cię za szczerość i to wszystko bez kitu. No, to akurat można u mnie. To akurat jest prawda, no co? No, wolę najgorszą prawdę niż cukierkowe kłamstwa, tak? Nie będę tutaj kłamał wam przed kilkoma tysiącami osób, że kurwa jest inaczej, no bo i tak to prędzej czy później wyjdzie na jaw, nie? Ale nie mówię, że jesteś kurwą i lecisz na hajs, tylko mordo kuźwa, wiem, że tylko, że ja mam inaczej. Mieszkam z mamą i bratek w jednym pokoju, mieszkanie. Ale mordo, no i co z tego, stary? To nie jest ważne. Ale masz tą rodzinę, stary, jesteście blisko siebie, stary. To jest najważniejsze. Macie, jesteście zdrowi, jesteście blisko siebie. Co jest ważniejsze niż rodzina, stary, kurwa? Nic. Kiedyś to ludzie zrozumieją, że jak stracą bliskich, słuchajcie, kurwa, rozumiecie to? Nie miałem czasu do swojej babci, kurwa, nim się i planowałem do niej wyjazdy, nim się, kurwa, rozejrzałem, stary, już jej nie było, więc, stary, no, powinniście doceniać to, że macie, kurwa, teraz bliskich, stary, i że są obok was, bo w pewnej chwili potrafi was, kurwa, nie, potrafi ich nie być, nie? No, także wiesz... Także to nie jest takie, stary, hop-siup, nie? Pieniądze, stary, nie wszystko rekompensują. I ci to mówię poważnie, nie? Nie wszystko. Bo czasem, stary, masz dużo hajsu, ale nie jesteś, kurwa, szczęśliwy, bo robiłeś wszystko dla tych pieniędzy, a nie miałeś czasu, stary, dla rodziny i dla swoich bliskich, po czym, kurwa, się budzisz, kurwa, z $1000, kurwa, w byle jakichś spodniach, które, kurwa, weźmiesz do ręki, a, stary, nie masz nikogo obok siebie i nie masz z kim tych pieniędzy wydawać, nie? Także tak to wygląda. I moim zdaniem osoby, które kurwa są tak łase na hajst, prędzej czy później się na tym przejadą, bo pieniądze szczęścia nie dają, nie? No. Ja nie płaczę, chłopaki nigdy kurwa nie płaczą. Zrobisz vloga to, co bierzesz przed siłką? Spoko, zrobię wam. Na pewno po nowym roku będą vlogi, obiecuję wam. Wiecie co? Zjebałem strasznie, nie? Zjebałem strasznie, bo nie miałem czasu dla swojej babci, do której... Dla którą mi całe życie mnie wychowywała prawie, całe moje dzieciństwo. Nie miałem dla niej teraz czasu, bo zajmowałem się kurwa wszystkim innym poza nią. Między innymi YouTube'em, znajomymi, imprezami. Nie miałem czasu do niej zajrzeć. Nim się ocknąłem, jeszcze w niedawno temu nie byłem, nic się ocknąłem, ona odeszła, dzwoni do mnie ojciec, że jej nie ma, nie? To jest, wy sobie nie zdajecie sprawy, mam pewną przemowę, którą jej powiedziałem. Powiem wam szczerze, miałem jej nie czytać i nie mówić wam, ale chcę ją przeczytać jednak tutaj na tym streamie, nie? Chcę ją przeczytać na tym streamie, kurde, bo chcę, żebyście widzieli to, co czuję, nie? Ja wam to przeczytam. Ja to przeczytam. Tylko nie wiem, gdzie ja to mam. Nie wiem, gdzie to schowałem. Ale mam to przeczytam, nie? Kasia. A ty wiesz może? Gdzie ja tą przemowę mam? Może ja cię wysyłałem, co? Kasiu. Kasiu chyba wysyłałem tą przemowę, słuchajcie. Może wiem, że mamy gdzieś tutaj. Dajcie mi sekundę, może gdzieś tutaj złapię tą przemowę. Dajcie mi sekundę. To wam ją przeczytam. Napisałem to w serce, nie? Generalnie jak to pisałem, to ryczałem. Ale wiecie, że teraz to się znowu rozkleja. Kasia napisała, że mnie czyta, bo widzi już, że mi się trudno mówi. Dobra, Kasia, przestań. Wiesz, że ja twardy jestem chłop, nie? Powiem wam jedną rzecz. Napisać tę przemowę nie było łatwo, ale przeczytać ją przed całą rodziną, a szczególnie przed babcią, bo mimo wszystko, że jej nie ma, musiałem to przeczytać, nie? Musiałem to przeczytać i to powiedzieć. Wszystko to, co chciałbym mi powiedzieć za życie, ale nie wiem, gdzie to jest, nie? Kasia, ci to wysyłałem, masz może gdzieś? Wysyłałem jej to, bo pytałem się, czy to się nadaje, nie? Ale nie wiem, że to położyłem. Teraz czekajcie. Kurde, to w ogóle mam wszystkie bilety. Patrzcie w ogóle, a to zaraz wam opowiem. Opowiem wam to zaraz, nie? Nie wiem, nie wiem, Kasia, wysłałem ci tą przemowę czy nie? Wysyłałem jej to, na 100% Kasię wysyłałem. Bo ja się zawsze Kasię wszystko pytam. To moje lewe skrzydło. I czemu nie mam drugiego skrzydła? Bo to Kasia jest lewym skrzydłem. Lewym skrzydłowym, hehe. Czekajcie, zaraz wam pokażę coś. Czy zaraz przeczytam, tylko znajdę, nie? Oj, dobrze, przestańcie z tymi zdjęciami, mordy, przestańcie, no już mi przeszło. Myślicie, że dlaczego nie streamowałem cały listopad? Dlaczego mi nie było przez cały listopad? Bo nie mogłem się z tym pogodzić, rozumiecie, to nie mogłem wstać na nogi, nie? Nie mogłem, bo to dla mnie zbyt ciężkie do uniesienia, tego zbyt duży ciężar, którego nie mogłem po prostu przejść do siebie, nie? Dlatego mi nie było przez cały czas, ale jestem już, dlatego nie mam mody co po prostu co do tego wracać, przeczytam wam to, znaczy wracać, no wróciliśmy w pewnym sensie, sam do tego wróciłem, no rozumiem to, ale wiecie, no chcę po prostu wam powiedzieć, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze, nie? Czekajcie. Przemowa. Gdzie ja to mam? O nie, co tu się dzieje? Mordo, ale dałeś radę, wstałeś razy silniejszy, oby tak dalej. Dokładnie tak, stary, dokładnie tak, powiem wam szczerze. Upadłem, nikt mi kurwa ręki nie podał, wstałem sam silniejszy. Mógłbym użyć tego sformułowania, ale nie do końca byłbym prawdziwy w tym, bo moi znajomi wspierali mnie bardzo. I tak dalej. Co? Słyszałem, że mam pójść, a nie przed do mnie było.
Narcyz, no jestem narcyzem, strasznie, nie? Ty to w ogóle idź stąd, gościu. Pozwól przylazłeś, stary. Pozwól przylazłeś, idź stąd, po prostu idź stąd. Nie potrzebuję takich ludzi tutaj. Nie do was, nie do ciebie to mówię, nie? Nie wiem, nie wiem, gdzie mam ten list, dobra, no. Przecież sobie nie wiem, masz kasę ten list, czy nie? Czytałeś mi na test, siedzieliśmy na test, pisałeś, ale nie wysłałeś mi. O, czekaj, ja to mam. Dobra, wiem już, gdzie to mam. Wysłałem to bratu. Bo się podobała im ta przemowa. Chcieli, żebym puścił, wysłał im, żebym. Dobra, słuchajcie. Uważam, że to jest dość poważny temat. Dlatego gdy będę czytał to, to na chwilę mordeczki, gdy będę teraz to czytał, prosiłbym o ciszę na czacie. Gdy będę to czytał, nie? Jest to, było to czytane przed moją całą rodziną, co było bardzo ciężkie, gdy była chowana moja babcia, która była naprawdę zajebistą kobietą, była najlepszą kobietą, jaka mi chyba pomogła w życiu, którą bardzo kocham. Przeczytam wam to, co postanowiłem, że jej powiem, mimo iż umarła, a co bym jej powiedział, gdyby jeszcze była na świecie. Ale wiem o tym, że słyszała to, nie? Dobra, czytam. Kochana babciu, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie uczyniłaś, za każdą sterowaną dziurę w spodniach, za wszystkie słowa otuchy, za budzenie mnie rano do szkoły i za to, że zawsze mogłem na ciebie liczyć. Wiedz, że strasznie mi ciebie brakuje i bardzo cię kocham i nigdy o tobie nie zapomnę. Święta Bożego Narodzenia bez ciebie już nigdy nie będą takie same. Babcia Asia była troskliwą i kochaną osobą, można było na niej polegać i nigdy nie odmawiała pomocy. Gdy potrzebowałem stroju na bal przybrańców, zrobiła mi go w kilka godzin. Gdy odwiedzałem ją, nie dała mi wyjść z mieszkania, dopóki czegoś nie zjadłem. Teraz, gdy jesteś tam na górze i czuwasz nad nami, wiedz, że zawsze będziemy o tobie pamiętać. Mimo iż śmierć dziadka, no ona tak bardzo poróżniła naszą rodzinę, mam nadzieję, że twoje odejście nas połączy. Śpieszmy się kochać bliskich, tak szybko odchodzą. No. I napisałem taką przemowę. I dlatego, no, mówię wam, ja nie jestem osobą, która leci na hajs, kurde. Mogę, że cię są mnie myśleć różne rzeczy, ale nie możecie na pewno mi zarzucić tego, że jestem osobą łakoną na hajs, bo gdy mam, to się dzielę, nigdy nikomu nic nie żałuję. Co prawda sam też potrzebuję mieć coś w portfelu, więc nie zawsze, wiadomo, nie rzucam pieniędzmi na prawo i lewo i nie rozdaję też wszystkim, ale no, wiecie, no. Nie jestem, kurwa, chujem takim na hajs, takim, wiecie, typowo wszystko dla pieniędzy. To gwarantuję, że nie jestem taki, nie? No. No i tyle. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Także osoby, które tam mówią, że robię wszystko dla pieniędzy, mylicie się.